Wierzę, że z ubraniami jest tak samo jak z jedzeniem. Lepiej smakuje czyjeś. Witam bardzo serdecznie, ja mam na imię Ola i witam na moim kanale. Dzisiejszy filmik zacznę od pytania, dlaczego ludzie myślą, że mówienie nie obchodzi mnie, to jest fajne. To nie jest fajne. Natknęłam się w sieci na artykuł mówiący, dlaczego nie lubię Generation I Don't Care, w tłumaczeniu na polski. Pokolenia nie obchodzi mnie to. Wypowiadamy to bardzo, bardzo, bardzo często podczas rozmowy z osobą, którą kochamy. Chłopak, dziewczyna, mąż, żona, rodzice, przyjaciele. Bardzo często podczas rozmowy z tymi osobami mówimy nie obchodzi mnie to. Ten przykład jest przykładem z mojego życia i właśnie dlatego przestałam mówić nie obchodzi mnie to. Rozmawiałam z bardzo bliską mi osobą. Nie pamiętam, czy to była sprzeczka, czy to była rozmowa na jakiś konkretny temat. Chyba to była właśnie rozmowa o naszej znajomości. I w pewnym momencie wypowiedziałam te magiczne słowa, nie obchodzi mnie to. W odpowiedzi usłyszałam, okej, koniec rozmowy. Koniec. Po tym powiedziałam, porozmawiamy o to. Jeżeli mamy kończyć znajomość, chcę wiedzieć, dlaczego się skończyła. A skończyłaby się właśnie dlatego, że powiedziałam, nie obchodzi mnie to. I zobaczcie. To ma sens. Kto chciałby być przyjaciółmi z osobą? Kto chciałby być w związku z osobą, która mówi nie obchodzi mnie to? Dlaczego miałabym marnować swoje życie, siebie, na osobę, która mówi, że ją nie obchodzę, że nie obchodzi to, co się dzieje z naszą znajomością? Dokładnie. Nie sądzę, że ja bym chciała i nie sądzę, że wy chcielibyście. Zauważyłam też, że nasze pokolenie bardzo często mówi słowa nie obchodzi mnie to i co więcej, szczyci się tym. Zauważyłam, że też poniekąd ma to związek z mediami społecznościowymi. Spójrzmy, że większość ludzi korzysta z Facebooków, Instagramów, Snapchatów tylko dlatego, żeby się pokazać, tylko dlatego, żeby zwrócić na siebie uwagę. I tak jakby w tym wszystkim zapominamy, że żyjemy obok innych ludzi. I to nie ma na celu komuś ubliżyć, to nie ma na celu kogoś obrazić, ale gdy takie rzeczy nas otaczają, gdy otaczają nas rzeczy, które sprawiają, że skupiamy się na sobie, bardzo trudno jest się na sobie nie skupiać i w tym całym procesie zapominać o innych osobach i o tym, co czują inne osoby. Zauważyłam też, że słowa nie obchodzi mnie to są bardzo często używane jako reakcja obronna na to, co inni ludzie mówią. Taki doskonały przykład, gdy rodzice zwracają ci na coś uwagę, gdy dowiedzą się, że palisz lub gdy pijesz i mówią nie pal, nie pij, bo to szkodzi twojemu zdrowiu, a twoja reakcja jest nie obchodzi mnie to. Najśmieszniejsze jest to, że mówiąc nie obchodzi mnie to, myślisz, że dogryziesz drugiej osobie, myślisz, że zaszkodzisz drugiej osobie, a tymczasem osobie, której zaszkodzisz najbardziej, jesteś ty. Mówiąc nie obchodzi mnie to, uważaj, bo możesz doczekać się tego, czego właśnie chcesz, więc przestaniesz obchodzić ludzi. Bo nikt nie chce spędzać czasu z ludźmi, których nic nie obchodzi. Jak zwykle mam nadzieję, że wiecie, co chciałam przez ten film przekazać. Dziękuję serdecznie za interesowanie się moją osobą. Zapraszam na mojego Instagrama. instagram.com/aleksandraszejnoga. Dziękuję serdecznie za obejrzenie, życzę Wam miłego już się prawie nie pomyliłam. Życzę Wam miłego tygodnia, czekam na Wasze komentarze, włączę się zapewne w Wasze dyskusje i dziękuję. Pa!